Ponieważ gdzieś tam zniknął mikrofon, to więc postaram się dosyć głośno mówić, ale słyszalny jestem, tak? Tak. Dobrze, dobrze. Więc spotykamy się dzisiaj w takim bardzo uroczystym, podniosłym charakterze. No to tak już jest w świecie i od początku, i tak będzie do końca, że w każdej rodzinie, każdemu narodzeniu się dziecka towarzyszy taka wielka radość, uniesienie, są plany, są jakieś zobowiązania, są dobre myśli. Tym bardziej, że to się tyczy do tej pamiątki narodzenia Chrystusa. Każdy z nas przeżywa to inaczej i jeden dłużej, drugi krócej przeżywa te wspomnienia narodzenia Chrystusa, bo jeden ma 30, drugi 80 lat i tak dalej. Więc każdy ma swoje doświadczenia, ale zawsze co roku jest to samo: radość, łzy, wzruszenie z tego, że właśnie tę pamiątkę możemy obchodzić. Moje drogie panie, mówię panie, bo właściwie są same panie. Więc jest to okazja także nie tylko do radości, do wzruszeń, ale także do składania sobie przy tej okazji życzeń. Ponieważ ta sytuacja Bożonarodzenia nas pozytywnie nastraja, dlatego też myślę, że bardzo łatwo jest żyć dzisiaj, bardzo łatwo jest żyć, jak ktoś mówi, wszystkiego dobrego, Bożego błogosławieństwa, dużo radości, szczęścia i tak dalej, i tak dalej. Czasami także i dużo pieniędzy, jeszcze więcej dzieci. Więc to jest taka dobra okazja. Ale ja chciałem dzisiaj może, że tak powiem, z innego worka. Myślę, żeby ta dzisiejsza okazja, to wspomnienie pamiątki narodzenia i to, które będzie to właściwe święto 24 i 25, które będziemy obchodzić, żeby te dni radości, nadziei, wzruszeń łez, dobrych myśli, dobrych życzeń przenieść na te zwykłe dni, które będą później, na Nowy Rok i później i na wszystkie miesiące tego 2012 roku. Żeby nie było szarzyzny, jak to mówimy czasami, nie? Szary dzień. Nie. Niech nie każdy dzień będzie uroczysty, ale czy on będzie, zależy od nas samych. Dlatego też niech temu wszystkiemu towarzyszy zdrowie, Boże błogosławieństwo, duże radości, uśmiechu i jak ja to zawsze mówię, bądźmy dobrymi ludźmi, a to wystarczy. Więc wszystkiego dobrego, błogosławionych, radosnych i szczęśliwych świąt. Będziemy łamać się tym białym opłatkiem, symbol chleba, symbol dzielenia się tym, co się po prostu ma. A ponieważ największą wartością dla nas jest chleb, tym białym chlebem będziemy się łamać na znak, że szanujemy się nawzajem, że kochamy się nawzajem, że chcemy tego, by zawsze wśród nas i pośród nas było dobro i panowało i królowało dobro. Więc tym dobrem, jakim jest chleb, dzielmy się, życząc tego wszystkiego, co każdy pragnie, a co jest zgodne z wolą Bożą. Zatem niech nowonarodzony błogosławi, niech on podnosi swoją rączkę, byśmy zawsze byli radośni i szczęśliwi, i by nam towarzyszyło zawsze jego błogosławieństwo. Wszystkiego dobrego. Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, Ja zaraz chodzę.
wszystkiego dobrego. Wesołych, zdrowych świąt. Wszystkiego do błogosławieństwa Bożego. Chrystusowego pokoju. O, ja wezmę zapłat Bożego. Nie poznawać się. Zdrowych, wesołych świąt, Bożego Narodzenia, dużo radości w Nowym Roku. Ja ją poczynam za drugą.
ja mogę pomóc. Do miasta Dawidowego zwanego Betlejem. Ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł pański i chwała pańska zewsząd ich oświeciła. Także się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: nie bójcie się. Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu. Dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was. Znajdziecie niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie. I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. Oto słowo pańskie. A to teraz czekamy na głos naszego proboszcza. Kochani, składaliśmy sobie życzenia, małaliśmy się opłatkiem. Dlatego myślę, że każdy z nas już wyraził swoje najszczersze życzenia wobec osób, które stanowią tę wspólnotę. Pozwólcie, że ja bardzo krótko powiem jedno. Nie wiem, czy są życzenia dla was, czy życzenia dla parafii. Powiedziałbym tak. Życzę, abyście trwali w tej wspólnocie. Życzę, aby ta wspólnota się rozwijała. Życzę wam, byście tworząc tę wspólnotę pokazywali, na czym polega piękno bliskości Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem, który przyszedł do nas. Na czym polega Jego miłość, dlatego że Bóg, aby kochać człowieka, aby tę miłość człowiekowi objawić, potrzebuje drugiego człowieka. Dlatego też bądźcie dla siebie nawzajem wsparciem, bądźcie dla siebie nawzajem pomocą, bądźcie dla siebie nawzajem znakiem Bożej miłości. Błogosławieństwa Bożego na to święto Bożego Narodzenia, na każdy dzień Nowego Roku. Wszystkiego najlepszego. Ale ta gwiazdorka jaka urocza, no taka piękna. Jaka to jest urocza. To zawsze mamy, koledzy. Tak, to gwiazdorek tak się zbliża. Smutny, ciszy, głos się rozchodzi. Stańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Prędzej się wybierajcie do Betlejem,
jeszcze masz inne dzieci. I te później urodzone. Na dębcu, na dębcu. No to wszystkiego dobrego.